przejmowały ich mózgi i chyba sprawiały, że oni byli im posłuszni. Cokolwiek z nimi nie robiły, mam jedno pytanie, ufoki. Czy możecie coś takiego samego zrobić z Maćkiem? Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Choć już trochę innym jakby, no bo cóż, kiedyś jeszcze nie byliśmy pewni, przynajmniej wy nie byliście pewni, na co mi te wszystkie KBL-e, skąd tyle KBL-i. Dziś to wszystko już się wyjaśniło, moi drodzy. No, kto jeszcze nie wie, to jestem w szoku, ale natomiast, moi drodzy, założyłem sklep. No i właśnie te wszystkie KBL-e, większość przynajmniej z nich, bo nie wszystkie sprzedaję, moi drodzy, wbrew pozorom, pojawiały się u mnie dlatego, że właśnie kupowałem je po to, żeby móc je później odsprzedawać w moim sklepie przystańklocków.pl, przypominam. No i chociażby tutaj właśnie ten dzisiejszy Hero Factory Bruiser numer 4405, no właśnie w tymże sklepie się znajdzie i już on czeka na nową, kochającą rodzinę, moi drodzy. Jeżeli jesteście fanami Hero Factory, was już tam zapraszam. Ale dość reklamy, moi drodzy, spotkaliśmy się tu właśnie dziś, by go omówić. Od 7 do 14 lat. Pochodzi on bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, z 2013 roku. Ja oczywiście zapomniałem sobie tego wcześniej sprawdzić, ale mamy tutaj datę, więc dokładnie 2013 rok. Stosunkowo więc nie są takie stare klocki. Stosunkowo więc to kiedyś było lepiej i aż tak nie obowiązuje, moi drodzy, ale o tym również zaraz troszkę. W środku znaleźliśmy, co bardzo ciekawe, mnie to właśnie dziwiło, po co to jest, skoro nie ma na klacie emblematu Hero Factory. Moi drodzy, taki znaczek, a on z tyłu zawierał, no właśnie, kod do gry, który jak wpisaliśmy, moi drodzy, ten unikatowy kod do gry, no to dostawaliśmy 600 punktów do tejże gry. W grę nigdy nie grałem, chociaż kanał gamingowy mam, gdzie gram tylko i wyłącznie w gry LEGO. Jeżeli o tym nie wiecie, to zapraszam was serdecznie już teraz na kanał Klocko Grał. Moi drodzy, jednak opakowanko było takie foliowe i omówmy sobie je właśnie w pierwszej kolejności. Troszkę takie, kurcze, no nie, no te tekturkowe były znacznie lepiej, te foliowe opakowanka, no to tak średnio, jeszcze tutaj z tym takim zamykaniem niby jak strunowo, no nie, mi się jakoś to po prostu kompletnie nie podobało. Zawierał również zestaw oczywiście instrukcję, która w jakiś sposób tłumaczyło, co to za robal w jego głowie, co to za robal jest tu reklamowany na opakowaniu. No i drodzy, tutaj chodziło głównie o to, że sami spójrzcie, mam taki mikrokomiks, wybaczcie mi, jeżeli się mylę oczywiście, bo ja nie żyję w jakoś w kanonie specjalnie Bionicle, ani Hero Factory tym bardziej. No były jakieś ufole w inkubatorach, one te ufole przyleciały w statkach na ziemię, rozbiły się o skałki, no i przejmowały tutaj właśnie tych Hero Factory. Instrukcja również z tyłu pokazywała te 600 punktów, no stary Max jeszcze z klubu LEGO coś znajduje. No i cóż, pokazywała, że jeszcze gdy połączyliśmy go sobie z zestawem 4404, no to mogliśmy mieć takiego oto mega stwora, coś jak, nie wiem, Mixels Max, no też złe określenie chyba. Była też jakaś apka wstępna, już coś robiąca z naszymi twarzami, no ciekawe. Ja ostatnio robiłem coś z twarzami LEGO tuberów, ale było to zupełnie coś innego i nie przez aplikację LEGO. Natomiast, moi drodzy, sam Bruiser, jak nam się tutaj będzie prezentował, no to tak jak już mówiłem, tutaj mamy te ufoki, które przejmowały, te ufoki przejmowały tych Bionicle, przejmowały ich mózgi i chyba sprawiały, że oni byli im posłuszni. Cokolwiek z nimi nie robiły, mam jedno pytanie, ufoki. Czy możecie coś takiego samego zrobić z Maćkiem? Moi drodzy, ten ufok, no cóż, tu mi się dziwnie wykrzywił trochę ten ogon, znaczy wykrzywił, taki już kupiłem, natomiast on tu był jakoś podłączony do rdzenia, do kręgosłupa, no sam nie wiem, jak to nazwać, w jaki sposób się tu może łączył po to, by się po prostu trzymać. Natomiast sami widzimy, jak to wyglądało tutaj jeszcze w przypadku tejże maski. On nawet przez te wizjerki nam tu zerkał. Spójrzcie, maska jakże fajna, bo patrzcie na te rzeźbienia. No kurczę, to by zwykłym LEGO, ciekawi mnie, czemu takich elementów tak nie wykorzystywano, no bo kurczę, w jakichś większych konstrukcjach, no widzicie, na jakichś, nie wiem, asteckich budowlach czy coś, aż by się chciało. Natomiast takie elementy tam się nie pojawiają. Gdy ściągamy maskę, trochę czar pryska, no bo cóż to kurczę jest. No jest ten ufol, jest spoko. Ufol też jeszcze w jakiś sposób, spójrzcie, się nam zdejmuje. O, zdejmuje się on od góry, ponieważ przytwierdzał się on w taki sposób. No i jeżeli to jest oryginalna twarz Hero Factory, no to trochę współczuję. No i dziwię się, że aż ten ufok chciał coś takiego przejąć tutaj, moi drodzy. Natomiast on tutaj wchodził w ten sposób. Tu jeszcze jakieś kolce, no i tutaj w ten jeszcze sposób nakładaliśmy mu tęże maskę. Czekajcie, tu muszę docisnąć, tak jest. O, maska się nałożyła. Problem jest taki, że on faktycznie cały czas tutaj z tego kręgosłupka trochę wyskakuje, bo to jest jednak element oczywiście gumowy. Natomiast, moi drodzy, głowa, jak widzicie, o, na dwóch zawiasach kulkowych, także mogła ona robić troszkę szalone rzeczy. Co jest ciekawe, to tutaj na tej nodze to nie jest naklejka, to jest nadruk. Wszystko oczywiście było zrobione na zawiasach totalnie kulkowych, pełno takich elementów jak tu wystających kolców i tak dalej. Na łapie również wystawały kolce, było więc mocno agresywnie, trochę mi kolorystycznie i tą lawą pasowałby spokojnie do
jakichś klimatów Nexo Night. No, bez tego robaka oczywiście, mówię, głowa mogła robić takie fiki-miki nawet tutaj na szyi i jak widzicie, znów mi tutaj to wyleciało. Posiadał on również elementy, jak to się mówi, bawialne, to znaczy, o, widzicie, tutaj naciskając z tyłu, on mógł tak robić ręką, mógł sobie tak robić, nie wiem, co mógł sobie tak robić tą ręką, ale zapewne chodzi tu oczywiście o walenie przeciwników po głowie. Tutaj również widzimy, jeżeli chcieli być fanami takich kolcy, no to tu aż trzy takie elementy dostawaliście, co super i dość nietypowa jest tutaj jeszcze ta piącha. Jak widzimy tutaj, to jest w ogóle osobny element. O, ta piącha jeszcze była zginalna. O, to był taki element, że normalnie tą dłonią mógł ruszać. Również kolce na niej, także agresiv 100%. Tutaj jeszcze taka tarcza troszkę osłaniająca mu tą rękę. I co ciekawe, moi drodzy, no właśnie, pozwoliłem z tą ręką osadzić. O, gdy stracił rękę, mimo wszystko nawet mi się tu mógł mieć pazury jeszcze do atakowania tych wrogów. No, agresiv 100%. To mogliśmy sobie nawet, o, tak mieć jako na ramiennik od góry i tak dalej. Choć żeby on mógł mieć tą rękę i mógł nią ruszać, bo ona, widzicie, jest w ten sposób wszczepialna, no to tylko i wyłącznie taki wariant przechodził, żeby ona była tu. Natomiast mogliśmy, o, dać ją też trochę wyżej i mimo wszystko dalej spełniała swą rolę walenia po głowie przeciwnika, moi drodzy, w drugiej ręce. No cóż, w stosunku do tej wielkiej łapy, wielkich kolcy, wielkiego wszystkiego, co tylko posiadał, nawet wielkiego robala, ta jego broń wydaje mi się trochę komiczna, no bo sami spójrzcie, tylko coś takiego. No, mały ten sztylecik, ale okej, może to jakiś skrytobójca, co skakał i skrycie wbijał noże w plecy swych przeciwników. Wygląd, tak jak mówiłem, na pewno agresiv, wygląd na pewno poważny, nie chciałbym z takim gościem zadrzeć, to na pewno. Moi drodzy, sam fanem wielkim Hero Factory nie jestem, co tym bardziej się potwierdza, że ten zestaw, no cóż, będzie u mnie do znalezienia w sklepie, bez żadnego żalu w moich oczkach, że muszę tak piękny zestaw sprzedać. Jeżeli jesteście fanami, zapraszam was do sklepu, może to u was znajdzie ten swój kochający dom, choć nie wiem, patrząc w jego wstrętną twarz, czy on szuka kochającego domu. Jeśli szukacie Hero Factory, na kanale u mnie już bywało i jeszcze oczywiście będzie i znajdziecie te filmy i teraz macie tu odnośniki. Jeżeli szukacie gry Lego Hero Factory, to znajdziecie ją, ale nie u mnie na pewno. Ale u mnie znajdziecie inne gry Lego, jeżeli szukacie, także również zapraszam. Wam dzisiaj dziękuję bardzo za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Baaaaa!